wszystkie klacze w maszynie i gonitwa się rozpoczęła. Dobrze przyjęła start Ester i poprowadziła druga Eridani. Ester, Eridani, Eldora Bay, nieźle Ondina. Na ostatnim miejscu galopuje Winaria, ale bez odstępów wszystkie klacze razem. Do celownika jeszcze jakieś 1600 metrów. Na czele Ester przed Eridani. Trzecia w tej chwili Eldora Bay razem z Ondiną. Na kolejnym miejscu poprawiająca troszkę Naspartina. Nieco dalej Orionka, ostatnia Winaria. No i już w posyle, w odstępie. Ester, Eridani. Ondina teraz mocno poprawiła 1300 metrów do celownika. Bardzo szeroko prowadzona jest Orionka. I wciąż w odstępie posyła na Eridani. Z przewagą Ester. 1100 metrów do celownika. Za chwilę klacze wejdą w zakręt. Druga Eridani, potem Ondina, Eldora Bay, Orionka. Cały czas bardzo, bardzo szeroko. Natomiast przy kanacie prowadzona jest na czwartym miejscu Naspartina. Winaria wciąż oczywiście ostatnia i ta przewaga niestety się powiększa. Ester pierwsza, na drugim miejscu Ondina. Zaczyna odczuwać skutki tempa Eridani. Poprawia Eldora Bay, poprawia także Naspartina oraz Orionka. 600 metrów do celownika. Z przewagą wyprowadza Ester, druga już jest Ondina, trzecia Naspartina. Troszkę się to pozmieniało w ciągu ostatnich 100 metrów. Finiszuje przy kanacie Eldora Bay. Reszta bardzo, bardzo daleko, tam jest jeszcze Orionka. Z przewagą Ester, ale teraz ta przewaga będzie zniwelowana, bo atakuje Ondina. 200 metrów do celownika, Ondina idzie bardzo lekko i wychodzi na front polem Naspartina, ale ma jeszcze stratę i dobrze galopuje także Orionka. I Orionka za chwilę pierwsza zamelduje się w celowniku, na drugim miejscu prawdopodobnie Eldora Bay, trzecia Ondina, czwarta Ester,